tutaj przyszedł? Kto tutaj przyszedł? Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, kochani. 2, 1. Kochani, dzień dobry, witamy was serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj stwierdziliśmy, że usiądziemy sobie we trójkę i podpowiadamy na pytanka, które się pojawiły na moim Instagramie. Będziecie dzisiaj mieli okazję poznać lepiej Paryska, z tego względu, że on dzisiaj jest cały dzień taki całuśny, przytulny. Zobaczcie, wgramolił się tutaj do nas. A ja mam pytanie, dlaczego ty jesteś u Przemysława? Przecież to ja jestem twoją podusią. O, drzemka chyba będzie. Tak, grana. Drzemka, kochani, ten wstęp jest troszeczkę inny i wyjątkowy dla nas, ponieważ ostatnio mamy nowego członka rodziny. W niedzielę minie miesiąc, odkąd nasz piesek jest z nami. To była jedna z najlepszych decyzji, jaką mogliśmy podjąć. Była bardzo wyczekana, bardzo przemyślana. No i nie wyobrażamy sobie życia bez niego i tak naprawdę nie pamiętamy już życia bez niego, więc... O, poszedł sobie. Tak, właśnie poszedł sobie, więc będziemy mogli się teraz skupić. Tak jak Przemysław właśnie powiedział, nie możemy sobie wyobrazić życia bez niego. Ja jeszcze tylko muszę wstać i dać mu wody. Zaczynamy od końca czy od początku? Jak od końca może, jak już masz tutaj przygotowane. Mam przygotowane pytania, więc jedziemy z tym. Jak często wychodzicie na dwór z Paryskiem? Wychodzimy z nim bardzo regularnie. Staramy się tak mniej więcej co godzinę, aczkolwiek jeżeli ma taką swoją drzemkę, a uwielbia drzemać, zwłaszcza na kolanach u Patryka, wtulony w niego po prostu i wpatrzony jak w obrazek, no to wtedy mu dajemy ten czas na to, aby się wybudził, poprzyciągał, no i wtedy wychodzimy. Tak, już teraz w ogóle możemy powiedzieć, że wychodzimy, ponieważ ja od jakiegoś czasu również zacząłem z Parysem wychodzić. Myślę, że tak około 8 do 10 razy dziennie wychodzimy z nim na spacer. Oczywiście będziemy to pewnie zmniejszali tę ilość, bo nie będziemy mogli cały czas się tak mu poświęcać. Wybaczcie, kochani, muszę odebrać, ale dzwoni właśnie Mikołaj z naszej produkcji, ponieważ dzisiaj przed momentem rozpoczęła się produkcja naszego nowego zapachu. Halo? Cześć? Poczekaj, już patrzę. Już patrzę. Nie, tak jak jest teraz. Bardzo ładnie to wygląda. Nie, tak jak teraz tak jest ładnie. Bardzo dobrze. Tak, jest okay, tak. Super, dzięki, no, hej. Cześć. Ja nie wiem w ogóle, co mam wam powiedzieć. Jest w ogóle tutaj, widziałem pytanie odnośnie tego, jak to wszystko wygląda, więc zaraz o tym opowiemy, ale... Jest super, jest fantastycznie, jest zaskakująco, jak nawet dla nas, prawda? Jesteśmy w szoku. Przechodzimy do kolejnego pytania, czy wasi rodzice się poznali? Tak, już dawno. Tak, w zasadzie od samego początku, czyli jak tylko powiedziałem moim rodzicom, jak był mój coming out, czyli jakieś 4-5 lat temu. Dosyć długo z tym zwlekałem, ale potrzebowałem wyczekać ten taki, wiecie, odpowiedni moment. To jak już poznali Patryka, to wdrażaliśmy ich też w relacje z Patryka rodzicami. Zawsze jak ja na przykład byłem w Szczecinie sam bez Patryka, to dzwoniliśmy na kamerze i nasi rodzice ze sobą rozmawiali, mieli okazję, wiecie, tak się pierwszy raz poznać. Później jak jeździliśmy też razem, to też jak dzwoniliśmy do twoich rodziców, też zawsze na kamerce. No i moi rodzice byli tutaj 2 lata temu na święta, przyjechali na kilka dni i spędziliśmy po prostu ten czas razem, wspólnie biesiadując, celebrując. Tak, zrobiliśmy sobie takie mini święta przez te 4 dni, codziennie coś robiliśmy, gdzieś bywaliśmy. Moja mama też przygotowała kolację, więc bardzo fajny to był czas. No i zawsze jak są jakieś okazje i tak dalej, no to jesteśmy w kontakcie gdzieś tam cały czas, wiedzą jedni, co u drugich słychać. Niestety moi rodzice mają w dalszym ciągu do mnie pretensje, że tak daleko się wyprowadziłem od nich, bo dla nich po prostu Warszawa to leży na innym krańcu półkuli ziemskiej i wybrać się tutaj to jest po prostu przygoda. Tak, im się po prostu nie chce tutaj do nas przyjeżdżać i jesteśmy obrażeni. Na pewno tak. Będą to oglądali. Zapraszamy częściej i po prostu teraz, dopóki wy nie przyjedziecie, to i my nie przyjedziemy. O, taki zróbmy sobie challenge. Kolejne pytanie. Co z dzieckiem? Stać was przecież na surogatkę. Ktoś może urodzić wam dziecko. Tego pytania nie widziałem. Ostro, siostro. Kto nie zauważył, także na początku tego vloga, tego Q&A, nasz Bobasek był tutaj razem z nami. Kochani, my w zasadzie od samego początku mówiliśmy, że nie chcemy mieć dzieci, lubimy dzieci, ale tak no odległość na jakiś czas. Z tym lubimy to tak wiecie, Przemysław kocha dzieci i psy i w ogóle inne zwierzęta lgną do Przemysława, ponieważ on ma dobre serce w przeciwieństwie do mnie. Tak, ale nie, nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy, w sensie zastanawialiśmy się, ale nigdy nie braliśmy tego właśnie pod uwagę, że chcielibyśmy, nie wiem, albo zaadoptować dziecko, albo właśnie poddać się temu zabiegowi. W ogóle nawet nie wiem, czy to jest legalne. Nie wiem, ale mnie bardzo zaskoczyło to pytanie, bo przeglądałem sobie je, a to teraz właśnie wpadło w tych ostatnich, ale to jest Q&A na żywo, można tak powiedzieć, więc i pytanie takie było. Nie planujemy, nie chcemy, nie myślimy, nie zastanawiamy się nad dzieckiem i bardzo dużo osób mówi, że nie będziemy mieli na kogo przelać tych naszych uczuć, tej naszej miłości. Będziemy oczywiście mieli na kogo? Właśnie nasz syneczek. Kręci tam myszką, która jest, powinna być dla kota. On uwielbia wszystkie zabawki, które są dla kotów przeznaczone i to na niego i na naszych sześniaków całą miłość przelewamy. Zresztą my mamy tyle was tutaj do obkochania po drugiej stronie kamery, że dla każdego będzie coś miłego i tej miłości na pewno wystarczy. Jak sprzedają się wasze produkty? Ja będę tak szybko przechodził po tych pytaniach, bo nie ma co się tutaj, wiesz, na czynniki pierwsze rozkładać. Jeżeli chodzi o sprzedaż, tylko mogę powiedzieć, że jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Sama premiera perfum, która miała miejsce 4 miesiące temu, tak w czerwcu, bardzo pozytywnie nas tak zaskoczyła i generalnie feedback był nieziemski, fenomenalny, bardzo się cieszymy. I teraz widzimy po dyfuzorach, które prowadziliśmy tydzień temu, że nie obeszło się oczywiście bez echa. Tak, i możemy jeszcze dodać, że zazwyczaj w dniu premiery ten pik zakupów i tego wszystkiego jest oczywiście najwyższy i potem sprzedaż spada. U nas jest tak, że z dnia na dzień mamy coraz więcej sprzedaży, coraz więcej produktów naszych się sprzedaje. Kto jeszcze nie widział, kto nie słyszał i nie wie, wypuściliśmy w zeszły czwartek kolekcję 2 zapachów naszych dyfuzorów. Są to piękne, eleganckie, bardzo zjawiskowe dyfuzory. Kto jeszcze ich nie widział, kto o nich nie słyszał, zapraszamy do 2 poprzednich vlogów, żebyśmy tutaj nie zamęczali za bardzo tym tematem. Tak, i generalnie co warto też dodać, to jest to, że my byliśmy świadomi, że gdzieś tam ta sprzedaż może być trudna z tego względu, że tych naszych zapachów nie można nigdzie powąchać. Nie można sobie pójść do jakiejś drogerii czy butiku, wiecie, powąchać, wybrać ten zapach, oswoić się z nim. Zarówno mieliśmy to na początku w przypadku perfum, kiedy nie było jeszcze dostępnych próbek. Teraz te próbki są w takiej stałej sprzedaży. Z dyfuzorami do domu jest dokładnie to samo, że są to też produkty, których no, nie można powąchać nigdzie. Nie mamy sklepu stacjonarnego i na razie nie planujemy. A naprawdę sprzedaż jest niesamowita i feedback, jaki dostajemy, zdjęć, rekomendacje są po prostu, chwytają nas za serce. Że tak nieskromnie powiem, troszeczkę sobie na to przez te wszystkie lata zapracowałem. Wy doskonale wiecie, że ja polecałem wam zawsze dobre, jakościowo produkty. Nigdy nie braliśmy już później współprac, które byłyby jakimś chłamem, chińszczyzną czy czymkolwiek innym. No i teraz po tych prawie 15 latach mogę powiedzieć, że no, życie i wy wynagrodziliście nam i macie ogromne zaufanie co do tego, jakie produkty tworzymy, jakiej jakości, trwałości i intensywności, także to jest ogromny taki mój personalny sukces, ponieważ ja Przemysławowi kiedyś powiedziałem, że jeżeli nie wyjdzie nam ta firma i no nie będziecie tego kupowali, to po prostu ja się poddaję, eksmituję się z internetu i po prostu zajmuję się hodowaniem palm albo nie wiem, jakichś kwiatów, na których się totalnie nie znam. Oczywiście żartuję, ale była taka rozmowa, prawda, że jeżeli to nie pójdzie, jeżeli ludzie tej mojej pracy nie docenią, no bo tutaj trzeba to zaufanie połączyć z docenieniem, no to będzie to mój koniec mojej kariery w internecie i na szczęście jest tu totalnie, ale to totalnie inaczej. Ja w marzeniach, w snach nie mógłbym sobie wyobrazić, że aż tak to zażre, brzydko mówiąc, no bo to po prostu tak zażarło, że my jesteśmy już teraz w szoku, jeżeli ktoś naszych produktów nie ma, kto nas ogląda, jeżeli tam ktoś jeszcze jest, to naprawdę po komentarzach, po opiniach możecie sobie zauważyć na Instagramie firmowym i też troszeczkę na moim, bo ja to u siebie udostępniam, że nie ma bardziej i lepszych jakościowo i bardziej wydajnych produktów, aniżeli te, które my tworzymy. Tak, no i też przede wszystkim jak zaczęliśmy się też oswajać z tym tematem, jak wiecie, my się bardzo długo do tego przygotowywaliśmy, badaliśmy sprawę, badaliśmy rynek, bo wiecie, no to była bardzo duża inwestycja, którą musieliśmy podjąć, też bardzo takie ważne decyzje i to był poniekąd też taki moment, kiedy musieliśmy postawić wszystko na jedną kartę. Oczywiście. Wyczekaliśmy właśnie ten odpowiedni moment, że mówimy ok, dobrze, to jest ta chwila, ruszamy. Ryzykujemy i faktycznie bardzo nam się to opłaciło z tego względu, że widzimy, my się spełniamy też przede wszystkim i widzimy, że wy bardzo doceniacie to, co my robimy, nie tylko naszą twórczość, ale też to, co właśnie tworzymy w formie tych zapachów dla was, także jest to niesamowite, ale też właśnie tylko chciałem powiedzieć, że szykując się do stworzenia naszej marki, będąc już tak jakby w tym całym procesie, mieliśmy właśnie styczność z tym, jak działają, jak funkcjonują właśnie duże domy modowe, które też zajmują się właśnie produkcją zapachów, czy to do wnętrz, czy właśnie perfum. I powiem wam szczerze, że no, takiej jakości, takiej ekskluzywności w zapachu nie znajdziecie nigdzie innej. I braku, jeszcze sobie pozwolę dodać, braku oszczędności, bo to, co robią teraz największe domy perfumeryjno-modowe, bo większość tych firm jednak no, zasłynęła z robienia dodatków, ubrań i tak dalej, to jaką jakość, w jak wysokiej cenie wam i nam też proponowali przez tyle lat, to jest po prostu hańba i teraz z miesiąca na miesiąc, z roku na rok jest gorzej, jest słabiej, ale my nie jesteśmy od tego, żeby was namawiać, ale oczywiście namawiamy was do zakupów naszych produktów, ponieważ tutaj macie w super cenie jakość, jakiej w żadnym takim sklepie dostępnym, ogólnodostępnym nie dostaniecie. Dalej nie pijesz alkoholu, to jest chyba pytanie do mnie i mogę tutaj z taką troszeczkę dumą, z zadowoleniem i z takim, no że udało mi się wyeliminować prawie całkowicie ten alkohol. Mówię tutaj prawie, ponieważ jak byliśmy w Dubaju na wyjeździe z moimi rodzicami, pozwoliłem sobie na dosłownie kilka drinków. Był to oczywiście jeden drink, mój ulubiony, który kiedyś tam cały czas sobie popijałem. Wyeliminowałem, wykluczyłem w ogóle na żadnych spotkaniach, kolacjach, w restauracjach. Nie piję alkoholu w ogóle. Mi się zdarza, mam po prostu czasami taki właśnie wieczór, że mam ochotę napić się wina, poczytać sobie książkę. Odnośnie książek to jeszcze muszę powiedzieć, że nie wiem czy wiecie, Patryk wie na pewno, że mi generalnie jest bardzo trudno kupić prezent. Naprawdę to jest, ja sam nigdy nie wiem czego bym chciał, potrzebował, bo tak naprawdę jak mam taką jakąś zachciankę, to od razu sam sobie ją sprawiam. Przemysław wszystko najlepsze ma koło siebie i on nic po prostu już więcej od życia nie potrzebuje, prawda? Zdecydowanie tak, aczkolwiek ostatnio właśnie, nie wiem czy też tak macie, ale generalnie przez to, że my jesteśmy tak bardzo nabodźcowani wszystkim, co się dzieje dookoła, firmą, pracą, wszystkim tak naprawdę, ja mam takie momenty, że uwielbiam sobie na przykład chodzić na siłownię, żeby sobie wyłączyć kompletnie głowę, skupić się na tym. Zazwyczaj trening na siłowni kończę bieżnią. Jest to jakieś 40 do godziny czasu spędzam właśnie na bieżni i wtedy włączam sobie zazwyczaj jakiś taki serial do oglądania, a największą taką przyjemność sprawiają jakieś chyba właśnie takie seriale fantazy i oglądałem właśnie na siłowni taki serial, no i zostało mi tam parę odcinków i włączyłem to tutaj, nie? To był taki wieczór, że miało to po prostu to skończyć, żeby już tak... Tak, bo ja generalnie takiego klimatu nie lubię. I jak tylko coś włączałem, to Patryk mówi, dobra, włączmy coś innego. I powiedziałem właśnie kiedyś, że to jest oczywiście serial, który jest na adaptacją cyklu książek. I powiedziałem Patrykowi, że chciałbym kiedyś sobie przeczytać te książki. I to trwało wszystko minutę. Ja sobie zapisałem to w notatniku i mówię, no w końcu zrobię Przemysławowi jakiś prezent, niespodziankę, której on się kompletnie nie będzie spodziewał. No i udało mi się totalnie tak bez okazji, spontanicznie zamówiłem te, bo to było 9 książek, czy tam 12, jeszcze jedna ma wyjść, dwie się robią, coś tam, ja mówię, Jezus Maria, koszmar. Jeszcze tutaj w telewizorze wpisywałem, wyszukiwałem, czy to jest dokładnie to, czy ja dobrze sprawdziłem, bo były dwa jakieś wydania. O Jezu, co ja się nausuwałem, nakomplikowałem tego wszystkiego. Jak Przemysław miał spotkanie w biurze, żebym dobrą rzecz po prostu zamówił. No i udało mi się. Także bardzo miło mnie Patryk zaskoczył, ale wracając właśnie do tematu picia alkoholu, to dla mnie właśnie czasami mam po prostu taką chęć nalać sobie właśnie lampkę wina, położyć się właśnie w sypialni, w łóżku z książką i tak wiecie, się chwilę zrelaksować. Ale tak, żebyśmy na przykład gdzieś wychodzili, żeby się napić, absolutnie, absolutnie nie. No właśnie ja totalnie, naprawdę totalnie wyleczyłem się z tego dziadostwa. Jak żyje się gejom w Polsce? Z jednej strony mógłbym powiedzieć, że o, co za pytanie i tak dalej. Z drugiej strony nie dziwi mnie absolutnie takie pytanie, ponieważ wiadomo, jakie mamy czasy, co się działo w naszym kraju przez ostatnie lata, jaka była nagonka. My zbudowaliśmy sobie bańkę, w której żyjemy. Mamy rodzinę, mamy garstkę przyjaciół. Bardzo rzadko gdziekolwiek wychodzimy, zazwyczaj nasze wyjazdy odbywały się w stronę lotniska. Do momentu, kiedy nie zaczęliśmy budowy domu i nie ruszyliśmy tak z impetem i z przytupem, jeżeli chodzi o naszą firmę. Ja mogę powiedzieć, że dobrze nam się żyje, niczego nam nie brakuje, jesteśmy szczęśliwi, mamy siebie, ogromne wsparcie. I dobrze się tutaj nam żyje i kochamy żyć w ogóle w Polsce i bardzo Polskę doceniamy, promujemy i jest to nasze miejsce na ziemi. Taką też decyzję podjęliśmy, jeżeli chodzi o budowę domu, że się stąd w końcu nie wyprowadzamy. Chcielibyśmy też, żeby odbył się tutaj nasz ślub, ale no osobom, które żyją tak normalnie w takim sensie, że nie mają tej bańki i wychodzą na miasto, chodzą do pracy i tak dalej. Myślę, że nie jest wcale tak łatwo. Myślę, że bardzo dużo zależy też od miejsca, w którym mieszkamy, w którym przebywamy, w którym się znajdujemy. Bardzo dużo zależy też od otoczenia, które nas otacza, od znajomych, których mamy, czy oni nas wspierają, czy też nie, czy gdzieś tam się właśnie pojawiają takie, nie wiem, wytykanie palcami, przykre komentarze i tak dalej. Tak jak Patryk powiedział, my od samego początku bardzo mocno stąpaliśmy po ziemi, bardzo też ciężko na wszystko pracowaliśmy i udało nam się stworzyć taką naszą właśnie ostoję, gdzie my się czujemy bezpiecznie, gdzie my czujemy się spełnieni w tym, co robimy. I docenieni, tak? Nikt nas absolutnie nie wytyka palcami. Ja mogę powiedzieć nawet, że mamy tutaj swoją przestrzeń w internecie. Pod jednym z postów na moim Instagramie tam dużo różnych komentarzy się wylało, nie będę tutaj już może tego przytaczał i wszyscy stawali jakby za nami, w naszej obronie. Tam pojawiło się kilka osób, które miały po prostu odmienne zdanie na jakiś temat i zobaczcie, my mamy nawet swoją przestrzeń tutaj na YouTubie, w internecie. Nie ma tutaj komentarzy negatywnych, wyśmiewania, zadawania dziwnych pytań. Jeżeli ktoś zada nawet jakieś niewygodne pytanie, to jest po prostu czysta ciekawość, a nie chęć wbicia jakiejś tam szpilki nam, czy żeby nam się po prostu zrobiło jakoś przykro. Także ciężko jest mi bardzo odpowiedzieć, tym bardziej, że ja nie chodzę nawet na siłownię, nie chodzę na zakupy, nie robię takich normalnych czynności, bo nigdy nie lubiłem zakupów i no nie czuję takiej potrzeby. Nie mamy tak naprawdę możliwości spotkania się z ludźmi, no poza hotelami na przykład, tak jak gdzieś wyjeżdżamy. Ale nawet jak idziemy gdzieś na spacer, czy idziemy sobie coś zjeść, to zazwyczaj komentarze, które otrzymujemy, o w końcu młodzi ludzie, którzy ładnie wyglądają, wiecie. Ale to wszystko dzieje się nie w Warszawie, a w Zakopanem. Nie, w Zakopanem też, tak. Wszystkie właśnie tego typu spacery nasze odbywają się w okolicy Zakopanego. I tam jest energia, którą my uwielbiamy, którą my kochamy i to nie jest absolutnie tak, że w Warszawie nam tego brakuje, tylko po prostu w Warszawie na te spacery nie wychodzimy. Także no, wydaje mi się, że ciężko nam jest się odnieść do tego tematu. Generalnie też pojawiło się dosyć sporo właśnie takich komentarzy, dlaczego nie wspieramy na przykład marszów LGBT i całego środowiska LGBT. To nie jest tak, że my nie wspieramy. Całą naszą twórczością też pokazujemy, że parom homoseksualnym może udać się żyć normalnie, wśród ludzi, nie musieć się, wiecie, chować albo gdzieś tam, nie wiem, czuć się niekomfortowo, a całe te tak jakby marsze, jeszcze wiem, że już chcesz coś powiedzieć, generalnie wydaje mi się, że odnoszą troszkę odwrotny skutek z tego względu, że to jest tak jakby, wiecie, emancypowanie tym, pokazywanie na siłę i wydaje mi się, że to gdzieś tam w społeczeństwie może wzbudzać taką niechęć, tym bardziej, no słuchajcie, no nikt nie chodzi na marsze emancypując, że jest się, nie wiem, białym albo że jest się Polakiem, także ja też nie widzę takiej... Zrobiło to na pewno bardzo dużo dobrego, ale myślę, że też poszło to w nie tę stronę, w którą powinno. My nie jesteśmy w ogóle za okazywaniem sobie uczuć publicznie, czy to związki heteroseksualne, homoseksualne, czy... My nie lubiliśmy nawet w restauracjach. Mnie to krępuje. Ja uważam, że takie rzeczy powinny zostać w domu, zostać gdzieś za zamkniętymi ścianami i tak dalej. No nie wiem, pamiętam zawsze walentynki. Jakoś ten czas utkwił mi w głowie, jak ludzie się po prostu obściskiwali, wchodzili na siebie w restauracjach i nigdy nie kojarzyło mi się to z miłością, tylko z czymś takim naprawdę aż no, obrzydliwo obleśnym. Nie chcę tutaj absolutnie nikogo urazić, no bo to jest czułość, to jest miłość i wiadomo, każdy tak sobie okazuje miłość i uczucie, jakim się darzy, ale uważam, że no nie w restauracji, nie gdzieś w miejscach, gdzie są dzieci i inni ludzie, po prostu no budzi to w nas niesmak, a nie mówiąc już tutaj absolutnie o przebieraniu się, oczywiście żyjemy w wolnym kraju i tak dalej, ale wszystko powinno być robione w granicach zdrowego rozsądku i nie przeginania tak zwanej pały, jak ja to mówię, no bo to naprawdę wszystko powinno być wyważone, wszystko powinno być zrobione ze smakiem, z klasą, estetycznie i nie prowokując żadnej ze stron do tego, aby gdzieś tam w nich ta negatywna energia się podbudzała, podkręcała, a niestety nasze zdanie jest takie, mimo że my nie jesteśmy ekspertami, nie chadzamy na marsze, nie śledzimy też tego tematu jakoś tak bardzo dobrze. To jest nasze prywatne zdanie, którym się z wami tutaj dzielimy. Jeżeli ktoś uważa inaczej, ma inne spostrzeżenia, oczywiście, zarówno tak jak i my, tak jak i te osoby mają do tego prawo. No i co? I chyba tutaj bym postawił kropkę. Ile kosztuje wyprawa do Turcji na przeszczep włosów? To pytanie do Przemysława, bo ja nigdy o cenach nie pamiętam. Ty jakoś to tam zliczałeś, że jedna osoba bez osoby towarzyszącej, ja tego nawet nie pamiętam. Generalnie cała wyprawa zamyka się na jedną osobę, czyli powiedzmy osobę, która chce sobie zrobić przeszczep włosów w granicach 15 000 i to wtedy tak naprawdę jest taki no limit, jeżeli chodzi o te włoski przeszczepiane. Wiecie, w Polsce zazwyczaj jest tak, że w zależności od tego, ile tych włosków się przeszczepia, tych tak zwanych graftów, to ta cena jest po prostu wyższa, no bo to jest dodatkowa praca. Tam wygląda właśnie tak, że po prostu jedzie się na zabieg, ma się konsultacje, płaci się za zabieg i niezależne jest tak jakby od... To nie tak. Są różne firmy, lepsze, gorsze, mniej popularne i bardziej popularne i zależy w jakiej firmie robicie, macie albo określoną ilość tych włosków, albo nie macie, czyli macie po prostu bez limitów. Jeżeli da się przeszczepić 5000, to przeszczepią wam 5. Jeżeli będzie można zrobić tylko 2, to zrobią tylko 2, a jeżeli będzie można 6 albo 7, zrobią wam wtedy 7000. Ja chciałem tylko twojej pomocy w tej cenie, czyli jedna osoba, czyli tak jak ja, wychodzi to 15 000 złotych, osoba towarzysząca, operator, montażysta, druga połówka no limit. Płaci wtedy tyle, ile druga osoba za nią zapłaci. Oczywiście żartuję, ale tutaj jeżeli chodzi o temat przeszczepu włosów, to pytajcie mnie prywatnie w wiadomościach, czy to na Instagramie, czy tutaj w komentarzach. Ja bardzo chętnie na ten temat wam będę udzielał informacji, ponieważ wiem, jak ciężko jest trafić do dobrego miejsca, sprawdzonego. Sam jestem już też po jednym przeszczepie, teraz jestem już po drugim i mam porównanie i mam taką dosyć sporą wiedzę, ponieważ też dużo czytaliśmy, dużo oglądaliśmy i chętnie się z wami tym podzielę. Nie uważasz, że życie przelatuje wam przez palce przez to, że tak gonicie za pieniędzmi? Zastanawialiśmy się troszeczkę nad tym tematem, ale my jesteśmy osobami bardzo ambitnymi, które nie lubią spokoju, nie lubią takiej stagnacji. Bardzo lubimy się rozwijać, bardzo lubimy, jak wzajemnie się doceniamy, bo to jest dla nas bardzo ważne, żeby nie mieć takiego poczucia, że stanęliśmy w miejscu, że właśnie omija nas tworzenie, kreowanie, produkowanie, tak jak tutaj w przypadku naszej firmy i No nie, absolutnie. My nie robimy tego wszystkiego dla pieniędzy, tylko dla samorealizacji, dla spełnienia, dla tego, żeby mieć coś swojego, czyli właśnie markę, żeby nie musieć promować i pokazywać jakiegoś badziewia, no bo z racji tego, że ja pracuję głównie w internecie, no to tak to wszystko wygląda, że przychodzą współprace, reklamodawcy, produkty, które trzeba zareklamować, trzeba bądź nie trzeba. My właśnie tego nie chcemy robić, nie robimy i bardzo marzyliśmy o tym, żeby mieć coś swojego. Nie wiem, czy ja to jakoś dobrze wytłumaczyłem. Tak. Generalnie my wychodzimy z założenia, że lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż że się czegoś nie zrobiło. Jak mamy takie, wiecie, śmierdziuszkowe, piżamowe dni, gdzie, wiecie, po całym na przykład tygodniu albo po kilku tygodniach takiego maratonu mamy taki w końcu dzień, że możemy sobie odetchnąć, poleżeć, wiecie, dłużej w łóżku. Nie, absolutnie my nie jesteśmy w stanie, bo zaraz nam się nudzi, wolimy się, wiecie, ogarnąć, pójść gdzieś coś porobić, spotkać się z kimś. My po prostu nie lubimy takich momentów stagnacji. Ja dostaję tak zwanej, no nie chcę tutaj mówić słowa depresja, tylko mam taki od razu gorszy dzień, słabszą energię, denerwuję się. Ja nienawidzę niedziel. Dla mnie niedziela jest dniem, który po prostu chciałbym jak najszybciej zakończyć, bo nikt nie pracuje, nikt nie odpisuje, nikt nie robi nic. Każdy odpoczywa i no, z jednej strony to szanuję, rozumiem, no bo nie każdy jest taką osobą jak my, ale nie lubimy po prostu, jak się nic nie dzieje, nie lubimy takiej stagnacji, także absolutnie nie czujemy, nie mamy poczucia, że życie nam przelatuje przez palce, wręcz przeciwnie. Czerpiemy z niego tak naprawdę garściami, bo zobaczcie, mamy po 30 lat i naprawdę uważam, że... Ja mam 30, dobrze. Ty już masz, mój drogi, troszeczkę więcej. Ale wyglądam na 25, tak mi dzisiaj... Tak, dzisiaj Przemysław tak dostał taki komplement i cały czas chodzi i się z tego cieszy. Oczywiście jesteśmy jeszcze bardzo młodzi, a uważam, że dosyć fajnie się i szybko rozwijamy, także oby tak dalej i my na pewno nie zamierzamy odpuścić, nie zamierzamy zwolnić, chcemy się realizować, rozwijać i podkreślam to wszystko, że oczywiście pracuje się też dla tych zer, dla tych wszystkich rzeczy, ale dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy my sami przed sobą czuli, że robimy coś, rozwijamy się i że sami dla siebie jesteśmy cały czas atrakcyjni i pociągający, prawda? Bardzo na to zwracamy uwagę, bardzo jest to dla nas ważne, ponieważ jak bylibyśmy takimi śmierdziuchami, leniami, no to ani ja w Przemysławie nie widziałbym cały czas tego, co widzę, nie darzyłbym go taką miłością i taką czułością. No tak jak właśnie teraz napędzamy się, działamy, kreujemy i tworzymy najlepszą markę w Polsce. Pięknie to opisałeś, tylko mogę dodać od siebie, że naprawdę my wyciągamy z siebie to, co najlepsze i motywujemy się nawzajem do działania, że nie mamy takich momentów, że, a nawet jeżeli mamy tak, że nie wiem, ty czujesz dzisiaj swoją moc na 20%, to nie robimy tak, że wiecie, każdy daje z siebie po połowie, tylko jak Patryk czuje, że ma moc dzisiaj na 20, to ja daję z siebie 80, tak, abyśmy mogli wyciągnąć... Nie, Przemysław daje wtedy z siebie 120 i wtedy wszystko gra tak, jak powinno, Boże, aż rozmawiamy na takie piękne tematy, że aż słońce, zobacz, jak nam tutaj grzeje. Ja generalnie nie lubię takiego doświetlenia, ale dzisiaj tak zostanie, ponieważ dzisiaj jest fajna energia, rozmawiamy na piękne, uważam, tematy. Wybaczcie tylko tutaj ten mikrofon, który wygląda... Dziwnie. No, możecie sobie sami ocenić jak, ale stamtąd pada światło, on odstaje i stoi, tak jak właśnie tutaj widzicie, także co? Przechodzimy do kolejnego pytania. Pozwolę sobie tylko teraz zrobić pauzę, ponieważ zaraz nam się skończy tutaj czas i wyłączy nam się nagrywanie. Musieliśmy jednak zmienić kadr na ostatnie pytanka, bo tam prześwietliło już nas później totalnie i no tak też nie może być. Ile ważycie i ile macie wzrostu? Będziesz chciał odpowiedzieć na to pytanie? Ja nie mam z tym problemu. Kiedyś moim ogromnym kompleksem była moja waga, to jak wyglądam, że jestem taki chudy, jestem zdrowy, badam się regularnie, wszystko ze mną w jak najlepszym porządku. Ja od czasów gimnazjum ważę cały czas 55,5 kg. To jest bardzo mało, ta waga czasami waha się o 1 kg, zarówno w jedną, jak i w drugą, a wzrostu mam 1,79 m. Ja mam wzrostu 1,76 m i ważę Zazwyczaj tak między 74 a 76 kilo. Na pewno? Tak. Ja nawet nie wiem, ile Przemysław waży, bo ja nie jestem z tych osób, dla których waga jest istotna. Oczywiście fajnie, jak wyglądamy na zadbanych, na zdrowych i gdzieś tam nie wylewa nam się nic, ale w drugą stronę też nie każdemu musi się podobać to, jak ja wyglądam, i doskonale to rozumiem, ponieważ ja nie kochałem siebie przez to właśnie, przez wiele lat. Jak będzie wyglądał Vlogmas w tym roku? Generalnie nie mamy jeszcze pomysłu na Vlogmas. Gdzieś tam takie plany może się pojawiły, ale nie mamy nic konkretnego. Wiecie, chcemy tak bardzo na spokojnie. Wiecie, ten czas Vlogmasu to jest taki czas bardzo dużego pędu, jeżeli chodzi właśnie o nagrywanie, przystrajanie, dekorowanie, i w tym roku chcemy ten czas uniknąć. Tak właśnie dedykować na to, aby faktycznie spędzić go fajnie, miło, radośnie. Ale nie, no tutaj mówisz tak, jakby poprzednie vlogmasy nie były fajne, ale miłe i radosne. Były w takim pędzie. Były w biegu, były też niektóre rzeczy robione pod to, żeby coś nagrywać. Teraz już tego nie chcemy robić, nie musimy tego robić i myślę, że taki vlogmas po naszemu, tak typowo, nie pod wyświetlenia i pod nagrywanie, będzie miał swój klimat. Co więcej, też troszeczkę martwimy się o ilość zamówień, jeżeli chodzi o czas świąteczny, bo jak dobrze wiecie, my to wszystko robimy własnoręcznie, własnymi siłami i własnymi rękoma. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Na pewno Vlogmas nie będzie pojawiał się codziennie, raczej co drugi, co trzeci dzień, ale to tak jak dodajemy teraz regularnie cały czas filmy, czy byłem po operacji, po zabiegu przeszczepu włosów, czy też nie, mamy tą swoją taką, jak to nazwać? Rutynę, nagrywamy to co 2, co 3 dni, puszczamy dla Was filmy, także mamy nadzieję, że taka częstotliwość będzie dla Was ok. Czy ja coś chciałem jeszcze dodać? Tak, chciałem dodać to, że zrobiliśmy już i robimy cały czas bardzo duże zakupy świąteczne. Robimy to wszystko głównie pod kątem naszego nowego, przyszłego domu. Kupiliśmy piękną zastawę świąteczną, nad którą myśleliśmy 2 lata. Przyszła jest po prostu olśniewająca i tak słodka, i tak świąteczna, że bardziej chyba się nie da. Kupiliśmy już też bardzo dużo ozdób, dekoracji. Na święta jest tego od zatrzęsienia. Nie pokazujemy Wam nic, no bo to na razie nie ma sensu. Nie chcemy też robić takiego sztucznego nakręcania pod ten vlogmas i pod te święta, bo może to dobrze kliknie. Ale... Tak, ale generalnie bardzo lubimy robić jakieś świąteczne zakupy i teraz jak już jesteśmy po takim etapie tego funkcjonalnego układu, jeżeli chodzi właśnie o nasz dom i wiemy mniej więcej, jak będą, w sensie nie wiemy, jak będą wyglądały wnętrza, ale generalnie jak to będzie ułożenie ich. Wyglądało ułożenie, to jesteśmy w stanie sobie, wiecie, oszacować, ok, tutaj będą takie fajne dekoracje, w razie czego, jeżeli nie, to je przesuniemy gdzieś indziej. I to jest też taki fajny czas, który poświęcamy, tym bardziej, że uwielbiamy te zakupy świąteczne. Tak, no i czekamy w dalszym ciągu na nasze projekty, wizualizację naszego domu. Myślę, że potrwa to jeszcze ze 3 do 4 tygodni. To nie będzie oczywiście też tak, że dostaniemy wszystko, ponieważ tak się umówiliśmy z naszymi architektkami, że zrobią najpierw taki zalążek, taki wstęp, taki początek i później będziemy to wszystko akceptowali, mówili, czy nam to pasuje, później będą wysłane do nas wszystkie listy zakupowe i tak dalej. No jeszcze bardzo, ale to bardzo długa droga przed nami. Nie możemy się doczekać też jutra, ponieważ jutro przyjeżdża do nas architektka krajobrazu, jedziemy na działkę, będziemy planowali nasz ogród. Bardzo się tego nie możemy doczekać i jesteśmy bardzo ciekawi. Mamy oczywiście też swoje pomysły, ale jesteśmy też bardzo ciekawi, co zostanie nam zaproponowane, ponieważ przestrzeń leśna jest wymagająca, jest trudna, a my bardzo lubimy takie wyzwania i nie możemy się doczekać, żeby już zacząć sobie jakoś to wizualizować, jak tam przed tym naszym domem będzie. Często Twoje wpisy odnośnie znajomych i przyjaciół są smutne. Dlaczego? Ja nie udostępniam takich wpisów, więc... Dlaczego takie wpisy się pojawiają? Ponieważ bardzo dużo moich bliskich, moich przyjaciół zawiodło mnie po Maxie. Nie umiem tego tematu jakby, obok tego tematu przejść obojętnie. Rozmyślaliśmy, zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego tak się dzieje, że ci ludzie gdzieś tam ode mnie bardziej, mogę tutaj powiedzieć, uciekają. Przemysław cały czas mówi, że ja mam bardzo silną osobowość, że nie każdy to dźwiga. Ja uważam, że takiego przyjaciela, jakim ja jestem, o takiego przyjaciela jest naprawdę bardzo trudno. Jestem bardzo lojalny, bardzo szczery, co nie wszystkim pasuje i nie wszystkim odpowiada. Zawsze myślę o tej drugiej osobie, a później o sobie. Bardzo ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo gdzieś tam jest to temat, który naprawdę mnie porusza i nie rozumiem, skąd się to wszystko bierze. No a tak jak odpowiadamy i rozmawiamy na różne tematy, tak ten temat gdzieś tam też przewija się, tym bardziej, że widzieliście różne medialne nasze znajomości i przyjaźnie i one się zakończyły i rozumiem, że to wszystkich ciekawi, ale dlaczego tak się dzieje? Bardzo często dzieje się tak bez powodu albo z powodów, które są dla nas totalnie niezrozumiałe. Ja tylko do siebie mogę dodać, że wiecie, są po prostu takie relacje w życiu, które mają swój określony termin też ważności, tak jak się spotyka pewnych ludzi właśnie, że jest na początku fajnie, bardzo intensywny czas, później te znajomości się gdzieś tam rozchodzą i to samo jest w przypadku też przyjaźni, że często są po prostu znajomości, które trwały naprawdę długie lata i w tym okresie można było nazwać te osoby przyjaciółmi, najlepszymi przyjaciółmi. Ja zawsze mówiłem o takich osobach, że to jest moja rodzina. Ja zostałem przez... Na palcach u jednej ręki można by było zliczyć moje przyjaciółki, przez które zostałem oszukany, naciągnięty i potem wyrzucony jak niepotrzebny śmieć. One żyją, korzystają i funkcjonują z tego, co im umożliwiłem, bo nie chcę tutaj mówić absolutnie, co im dałem. Do dnia dzisiejszego budują swoje biznesy. I tutaj postawię kropkę. Skąd macie na to wszystko kasę? Podróże, drogie dodatki, działki, wielki dom bez kredytu, no jak? Ciężką pracą, z zakasanymi rękawami do roboty. My naprawdę robimy wszystko sami, mamy zaplanowane wszystko, dążymy do tego, realizujemy swoje cele, marzenia. Już kiedyś odpowiadałem też na to pytanie, że ja już jako dziecko miałem plan w głowie, co bym chciał w życiu osiągnąć. Patryk to jest taki raptus, on by chciał już wszystko w tym momencie, ale to wszystko potrzebuje czasu. Nie da się tak, absolutnie się tak nie da. Nauczył mnie właśnie Przemysław tego, że nic w życiu nie dzieje się bez przyczyny, że jeżeli coś nie wyszło, czegoś nie kupiliśmy, to oznacza, że gdzieś tam za rogiem, za jakiś czas czeka na nas coś dużo lepszego. Pracujemy, działamy, odkładamy pieniądze. No jak bez kredytu? Normalnie da się. Ja też widziałem na grupie, która jest w internecie, która zazwyczaj tam wszystkich hejtuje, ale czasami też napiszą o nas coś miłego. Pojawiają się pytania, że pewnie to z mieszkania, że sprzedaliśmy mieszkanie i teraz mamy jakiś zwiększony o to wszystko budżet. Kochani, no nie dalibyśmy rady. Niestety z tego, za ile sprzedaliśmy na nasze mieszkanie, kupić działki jednej, drugiej, wybudować tak ogromnego domu, wykończyć go w takim stylu, także to jest naprawdę kawał ciężkiej naszej pracy i tak na razie robimy to wszystko bez kredytu. Kto chce w to wierzyć, niech w to wierzy, kto nie chce wierzyć, trudno. Jest takie pytanie, pojawiło się też tutaj niżej, myślę, że to nawet ta sama osoba, to o to pytanie zadała, czy rodzice dołożyli swoje 5 groszy do budowy? Nie. Troską. Tak, dołożyli troskę, opiekuńczość, to, że się interesują, pytają, jak mogą pomóc, chcą z nami bardzo często jeździć, interesują się po prostu tym, co się wokół tego domu, tej nieruchomości dzieje. Zarówno to było tak z mieszkaniem, jak i teraz z działkami, jak i z domem. Wiadomo, rodzice chcą zawsze jak najlepiej i dostajemy szereg rad, aczkolwiek my w naszym funkcjonowaniu, w naszym życiu jesteśmy kompletnie niezależni decyzyjnie i wszystko to, co robimy, robimy na podstawie właśnie takich naszych doświadczeń, naszych przeczuć i to jest zawsze miłe, jak rodzice chcą nam, wiecie, pomóc, wesprzeć, doradzić. Żebyśmy nie popełnili żadnego błędu, a życie niestety musi składać się z błędów, musi się składać z porażek i rodzice nie są w stanie swoje dzieciaki uchronić przed tymi błędami. Uważam, że powinni dać pozwolić im na to, żeby te błędy popełniały. Oczywiście, jeżeli mają wskazówki, mają jakąś radę, niech powiedzą, niech doradzą, ale no nie może być to tak, że po prostu tak ma być i koniec, my jesteśmy wszyscy dorośli, mniej lub bardziej, nie wiemy ile też po drugiej stronie macie wszyscy lat, ale każdy powinien mieć prawo do popełniania swoich błędów. I my też właśnie do takiej właśnie niezależności decyzyjnej dążyliśmy od samego początku, aby, wiecie, cała ta budowa to był taki właśnie nasz projekt, nasze dziecko, nad którym pracujemy, to są nasze decyzje, nasze plany i tak. I nasze pieniądze, które na to wszystko łożymy i wydajemy, i jesteśmy z tego powodu bardzo, ale to bardzo dumni. Tutaj też było pytanie, przed chwilą widziałem, czy mamy jakieś marzenia materialne. Naszymi marzeniami materialnymi na ten moment są kabiny prysznicowe, umywalki wolnostojące, są baterie do domu, pewnie zaraz będą rośliny i tak dalej, wszystko co jest związane z domem. My też, muszę nawet powiedzieć, że troszeczkę mniejszą wagę przykładamy do tego, jak wyglądamy, w co się ubieramy, czy to jest jakieś markowe, czy cokolwiek innego. Stawiamy teraz na to, żeby było nam wygodnie, żebyśmy mogli się szybko ubrać, tak samo jak teraz z Paryskiem, jak wychodzimy z nim tak często na spacery, wyglądamy i chodzimy zazwyczaj w dresach. Zobaczcie, jak my dzisiaj wyglądamy. No, Przemysław jeszcze jest w koszuli i w dżinsach, ale ja po prostu stawiam teraz na wygodę, jeszcze teraz no, nie czuję się zbyt atrakcyjnie przez to, co na mojej głowie się hoduje, moje włosy po prostu rosną jak szalone, wyglądam jak Jezus, wiesz? Naprawdę bardzo specyficznie, jeszcze teraz nie mogę tych włosów golić. Myślę, że mamy już na dzisiaj tyle materiału, tak się rozkręciliśmy i nagadaliśmy, że nie wiem, czy ktoś obejrzy to do końca. Jeżeli obejrzycie to do końca, to bardzo Wam serdecznie za to dziękujemy. Zapraszamy oczywiście Was do zasubskrybowania naszego kanału, żeby tak przyjemne, mamy nadzieję, i fajne treści szły do góry, żeby YouTube nas pozycjonował, żeby te wyświetlenia nie szły absolutnie w dół, tylko w górę. Zapraszamy również na naszą stronę internetową, żebyście mogli zapoznać się z naszymi cudownymi produktami, perfumami, dyfuzorami do wnętrz. Dziękuję Ci, Przemysław, za to spotkanie. Dziękuję za ten piękny monolog, który tutaj bardzo przyjemnie. Dzisiaj mi tutaj z Wami się rozmawiało, bardzo na luzie, bardzo też myślę, że się otworzyłem ja. Także dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony czas, a my widzimy się w kolejnych vlogach. Do zobaczenia. Pa! Do zobaczenia, kochani. Pa!